Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w 42. odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, ruszamy dzisiaj do świątyni... Dolok, przestań się mnie czepiać. Ruszamy dzisiaj do świątyni w Bensali. Będziemy wykonywać zadanie na ratunek Bensali. Ty, Dolok, poczekaj, bo my idziemy razem. Daro mi ufa, więc walcz u mego boku. Udowodniłaś swą wartość, Mora. Udam się z tobą do świątyni, aby walczyć z potępionymi. Ale nie wchodźmy do środka! Mory zrobiły ten bałagan i Mory muszą go posprzątać. Daj znak i wyruszamy. To chodźmy. Zaatakujmy świątynię i to już. Czemu nie? Raz się żyje. Naprzód. Dobra, fajnie, tylko poczekajcie, bo ja bym... Nie ty... Osełkę chcę. Chciałam sobie bełty poostrzyć. Czemu ja nie mogę bełtów zaostrzyć na osełce? Zdejmijmy je. Kurde, nie chcę z tobą gadać. Dobra, tutaj nie ma. Okej. Troszkę to dziwne. W ogóle fajnie, że gra mi się automatycznie przerzuciła na te bełty zwykłe. Dobra, chodźmy za nimi. Będzie niezła jatka. Najlepiej iść całą grupą. Schowaj broń! Czego chcesz, Mora? Niczego. Chciałam tylko namierzyć ewentualnych wrogów, ale jak widać nie mogę. Chociaż co ciekawe, tutaj nic nie ma. Ta nie ma. Schowaj broń! Schowaj to! Czy ty jesteś upośledzony? Tchórzliwa Mora! Excuse me? Zdepczę te bestie! Masakra. Dobra. Właśnie, do piachu z nim! Bo tu już się robi imprezowo bardzo. Podoba mi się, że każdy z nich się w sumie wziął za jedną sztukę. Dobra. Ja chyba jednak muszę pomóc, bo widzę, że gościu sobie nie radzi. Masakrę. No, żeż cholera jasna. Okej, ich jest tutaj jeszcze więcej. O Boże, ile was tu jest. No, ale będzie tylko lepiej. Dobra, może jednak byśmy szybkimi zrobili takimi, znaczy się tymi mocniejszymi. Dobra, na szczęście nie zdążył mnie dźgnąć. Co? Co to miało być? To było takie co najmniej dziwne. Dobra, jeszcze ty mi tak ze dwa razy trafię cię kiedyś. O Jezu. Kurde, bardziej się przesuniecie. Właśnie, do piachu z nim. Okej, jest was tutaj dwoje, a gdzie trzeci? No tu się bije, dobra, pomogę mu. Naprawdę.
Ci orkowie są... Żarło dla robactwa. Oni są bezużyteczni, czasami mam wrażenie. Przynajmniej wiedzą, gdzie mają iść. Ajajajajaj. Dobra, nie wiem, gdzie są tamci. Pewnie się biją dalej już z czymś gdzieś. Jak najbardziej. A tutaj widzę, że możemy sobie coś wykopać. Więc skorzystajmy z okazji. Okej, widzę, że nic jakiegoś wielkiego. Tutaj jakbyśmy poszli, to będziemy mniej więcej szli w stronę Kronosa w sumie. Ale do Kronosa to jeszcze zanim dojdziemy, to Panie Jezu. Dobranoc. Dobra, pomożemy trochę. Właśnie, trzeba zabić je wszystkie. No dobra, no to jak wy teraz panowie pójdziecie? Tędy pójdziecie, dobra. Czy idziemy tak bezpośrednio? Postrzelajmy trochę. Te bestie nigdy się nie nauczą. Dobra, fajnie, trafiamy. Musimy im trochę pomóc. Dobra. Co ty? O Boże, drogi, czy wy to widzicie? Co się stało? Jeszcze jedna z tych wrednych bestii. Jak się ma twoje zdrowie? Czy oni się właśnie rzucili na ożywieńców ze świątyni? Chyba tak. Dobra. Strzelamy dalej. Jeszcze jedna z tych wrednych bestii. Boże, to co się tutaj dzieje, to jest hit. Dobra, zejdźmy trochę. Zauważyłam, że zombiaki to jednak lepiej jest bić tak jakby... Okej, co ty robisz? Naprawdę? Tamten przyszedł. To niedobrze. Zaraz im trzeba będzie pomóc. O, tu jest tego dziadostwa ciut i więcej. Dobra, tamte paskudztwo się zajęło jednym gościem. No dobra, bijemy. No, czy wy to... No kurwa, nie wierzę. Kusza. Koniec pierniczenia się. Miło, że poczekałeś na swoją kolej. Dobranoc. Będziesz ty obrywał wreszcie? Uuu, kurde, zajechał go. No nieźle. Że tak powiem, się nie spodziewałam właśnie trochę tego. Do piachu z nim. Dobra, pomóżmy tutaj. Właśnie, do piachu z nim. Podoba mi się to, jak te zwłoki, wiecie, tak lecą na nich i to wygląda, jakby ich po prostu ochlapała ta cała jucha taka. Trzeba zabić je wszystkie. Zajebiście. Ja sobie mięsko podjem, będzie chyba super, nie? Ach, dobra. Z
Ciebie oczywiście nic nie ma. To jest kolejna grupa. Te bestie nigdy się nie nauczą. Bijemy, bo to jest szansa też na expik. Mogę bardzo tego nie lubić, ale jednak exp to exp. Proszę bardzo, smacznego. Dobra. No nie broń tego. O kurde, ten już przylazł, Jezu. Znaczy ten, tam jest ich właśnie paru i to jest problem. Z magami to wiecie sami, że trzeba ostrożnie. Ważne, żeby nie dostać z tego czaru, bo będzie po nas. Dobra, może pomożemy trochę z oddali. Dobra, jednak nie, bo to głupi pomysł trochę. Do tego maga się trzeba dostać. Czy to jest ten mag, co ja myślę? Nie, to jest arcykapłan. Ich jest tu więcej. Kurde no. Wiedziałam, że tak będzie. Tamten się zdąży, kurde, wyleczyć. Niedobrze. Nie wyleczyłeś się, to dobrze. To mam chyba coś w stylu szczęścia? Pięknie. Dobra, pomogę wam trochę, panowie. Serio, nie trafiłam? Jednego mniej. Ojeju. Dobra, do widzenia. Jeszcze. Dobra. Właśnie, trzeba zabić je wszystkie. Uff. Nie wiem, jak stoimy z czasem. Ja w ogóle odpaliłam minutnik, odpaliłam. Dobra. 13 minut. Oni będą szli tutaj na tą boczną... Dobra, niech oni się tam biją. My musimy wejść do świątyni. I tutaj będzie niezbyt kolorowo. To jest niemożliwe, że wy trafiacie w locie mnie. Jest zombie. Ajajaj, dobra. No stanąłbyś w miejscu. Dobra, bo mam towarzystwo. Szkielety to tam na luzie, ale... Z tamtymi będzie gorzej. Uj, zjechałam trochę. Niedobrze. No bi. Dalej. Te zombiaki to jest najgorsze, co może być. Dobra, F5. I tutaj akurat sobie musimy postrzelać trochę. Kurde, no tylko jak one się tak będą ruszać. Dobra. Mhm.
Dostał. Okej, jeszcze parę bełtów. Co to miało być? Okej, to jest jakiś nowy. Nie wiem, kto go tu zaprosił, bo na pewno nie ja. Dobra, zmobilizujmy je troszkę, żeby do mnie przyszły. Okej, tamci się biją. No! One chyba nie umieją czasami w takie manewry, wiecie. Kurde, ale momentami tak teraz zaczęło zacinać. Kurde, przestań się tak kręcić, bo aż gret... tnie. Chyba tnie przez tych ożywieńców tutaj, bo jest za duże podłoże wszystkiego. Co jest? Jeżeli macie spadki, to nie bójcie się, ja też mam. Nie widzę, co tutaj się w ogóle dzieje. No, wiedziałam, że jeden mnie zgnie... Kurwa! Odbiegnijmy kawałek, co? Kurwa! Łucznicy pieprzeni. Nie bójcie się, ja też mam lagi. Za dużo przeciwników jest w jednym miejscu i to dlatego podejrzewam. Wszyscy się naraz, można powiedzieć, załadowali na imprezę. O kurwa. Gin już, proszę cię, gin. Czy wy to widzicie? On celuje w tamtych, a kurwa jednak we mnie strzela. Nie rozumiem czegoś takiego. Fajnie. Trzeba im trochę pomóc. Nie wiem, czy oni są nieśmiertelni, czy jak to działa. Zaraz zobaczymy chyba zresztą. Dobranoc. Kurde, więcej was. Ile mogę jeszcze? Ile mogę? Tak, świątynia jeszcze jest w dupie w ogóle cała, wiecie, do obejścia. A rozumiem, bo mi już kolejnego zaznacza. Coś za tego szkieleta trafiłam, czy co? Bo on się tak nagle zbulwersował na mnie. Dobra, ty bronisz, więc ciebie lepiej akurat w ten sposób. Nie wiem, czy wy widzicie ilość tych zombiaków, które tam po prostu są. One na zmianę zmieniają agro po prostu. Raz na mnie, raz na nich, raz na mnie, raz na nich. Pięknie. Ja po tej imprezie skuszam, to muszę zmienić po prostu. Bełtu dokupić. No i kolejny poziom znowu. O, a to jeszcze nie jest koniec. Żarło dla robaczki. O, tu jest goblińska jagoda pod świątynią. Jak tam? Zajmij się czymś, Mora. Okej, ale teren wokół świątyni jest chyba nienaruszony. Dobra, panowie zabezpieczyli wejście, więc chyba możemy wejść do środka.
i się załamać, jak dużo jeszcze tutaj jest do zabijania. Tylko tu wlazłam. Zombie. Dobra, wchodzimy. Okej, coś idzie, ale nie wiem niestety co. Okej, zombie. I to nie jedno. Nie trafiłam, dobra. Ewentualnie ich wyprowadzę. Dobra, fajnie. Ajajaj. Zablokowałam się o kuferek przez chwilę. No, nie wiem, czy wspominałam, ale postanowiłam dla was nagrać odcinki na zapas, ponieważ mam sporo takich spraw właśnie tych organizacyjno-ślubnych i tak dalej. Po prostu jest mi tak zdecydowanie wygodniej. Szkielet, dobra. To chodź, chodź, chodź. Szkieleta przyjmę w swoje ramiona. Jeżeli nic nie widzicie, to się nie martwcie, ja też nic nie widzę. Przydałoby się jakieś światełko odpalić. Ojeju. Powtóreczka z rozrywki. Noż. Dobra, kolejne zombie. Więc pomyślałam sobie, że skoro... O, wiedziałam, że mnie dźgnie. Skoro jestem taka teraz, wiecie, zabiegana... To, że po prostu ja nagram dla was trochę na zapas filmów. I dlatego tak teraz będę troszeczkę w takim trybie innym, wydaje mi się. Okej, ty się zablokowałeś tu. Więcej was matka nie miała. Dobra, fajnie. Więc no tak to teraz będzie wyglądać. Że ja po prostu nagrywam trochę na zapas. Na pewno na weekend. Bo mimo, że dzisiaj jest środa, czyli ten odcinek jest tak jakby nagrywany przeze mnie na czwartek, tak? Nie, na piątek już. Na czwartek już dla was nagrałam film. No to tak jakby chcę nagrać właśnie odcinki na weekend, bo będę miała sporo tej organizacji takiej do zrobienia. Chciałam powiedzieć, że słyszę golema. I przypomniało mi się, że tutaj golemy przecież są dosyć nagminne w tym miejscu. To znaczy, one są nad nami. Dobra, udało mi się skastować światło, więc chyba jest git. Na razie jeszcze żaden mag nie przyszedł, więc chyba możemy to traktować jako małe zwycięstwo. Nie pamiętam, czy jest tutaj jeden, czy dwóch, bo jest takie miejsce, gdzie jest trzech magów. Pytanie, czy to jest to, czy to jest Morasul. To jest chyba kuźwa tu.
Tak jest, to jest tutaj. Zapraszam panów. F5 zrobimy i będziemy się bić dalej. Kurde no. Ja mam wrażenie, że te ciosy moje niektóre są tak wolne. No jasne, nie ma opcji czasami, żeby coś zrobić. Wycofujemy się. Bo źle się to zaraz dla mnie skończy. Bardzo źle. Dobra. Okej, w tym wypadku akurat jesteśmy na dobrej pozycji, ale teraz będzie nieźle. Słyszę. Światło. Kurde, jeszcze ciebie mi brakuje. Wchodź tu! Ojeju. Ale się zestresowałam teraz, przed chwilą. Jak tych magów rozdzielę, to też będzie mi lepiej. No jasne. Okej, bo ten mag tutaj widzę, że przyszedł. To nawet chyba lepiej. No tak, on tu oczywiście wlazł w ścianę. A to ten Jugul już przyszedł. Dobra, dobra. Błagam, żeby on nie miał jakiegoś kumpla przypadkiem. Przeklęty, dobra, dobra, okej. Okuty kostur, dziękuję. Nie wiem, czy to był jedyny mag w tym miejscu. Tak, już nic tu nie ma. Odpalimy sobie dodatkowo pochodnie, żeby było trochę jaśniej. No i tak, jak widzicie, tutaj kompletnie w sumie nic w środku nie ma. Tu jest ten Jugul. Dobra, zgasimy to, bo zacina trochę za bardzo wtedy. Moje bełty jakieś tam. Teraz możemy wziąć pochodnie. W sumie w tej świątyni nic nie ma. No dokładnie. Kompletnie nic. Okej. Witam panów. Zło zostało pokonane. Okazałaś odwagę, Mora. Masz honor. Proszę, przyjmij to w nagrodę. Będziesz tego potrzebował. Mikstura siły życiowej. Ojeju. Ale miło się zrobiło. Plus 8 do życia to jest całkiem. Oni chyba teraz będą tutaj patrolować te okolice. Tutaj jest kuferek na pocieszenie dla mnie. Metalowy. Jedyny chyba, który tutaj występuje w ogóle w tym miejscu. Niestety. No i tu są ogniste właśnie golemy w tym miejscu też, więc... Na pewno jeden. To co? Pobiegniemy do niego. Może mnie nie zabije. No nie ciskaj tym we mnie.
Przynajmniej nie dał mi tej podrasowanej, bo już bym nie żyła. Dobra, żegnam się już. To był chyba jedyny golem w tym miejscu. Podkreślam chyba. Chyba tak. To wiecie co, tepniemy się, żeby już tak nie biegać, chociaż moglibyśmy też pobiec, ale po co? Skoro możemy użyć teleportera, już nic tutaj i tak w tych polach chyba kompletnie nie ma. No nie powiem, zeszło nam troszkę z tym wszystkim. Byłem w świątyni. Więc zło zostało pokonane. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Idź do Julia i przekaż mu tę wspaniałą wiadomość. Zostaniesz wynagrodzony za swe czyny. Super, od ciebie też mam expa, więc jest dobrze. Miasto znów jest bezpieczne. Stokrotne dzięki, ojcze rozwagi. Wiedziałem, kiedy tylko cię zobaczyłem, pomyślałem sobie, ten człowiek nas uratuje. Tak, tak, przestań już. Starczy tego. Więc obsypie cię złotem. No, faktycznie mnie obsypał. Chyba łącznie tam wychodzi 1500. Tak jest. No to co, tutaj już... O, tu jest w ogóle stół alchemiczny. Może bym zrobiła trochę miksturek życia do leczenia. Trochę? Dobra, zróbmy tak ze 30, może też bez przesady. Póki mam fiolki, to też warto je nosić. Jak stoimy z czasem w grze, jest 14:30, to może... O kurde, nie chciałam tego robić, ale chyba nikt się nie skapł. Do ranka się prześpimy. Niech będzie. No i ruszamy do nowego miejsca, do Bakareszu tym razem. Bensala Bakaresz. No i tak. Do Kronosa pójdziemy sobie innym razem. Myślę, że w odcinku, kiedy będziemy zabijać pewne duże stworzonka, to tam wtedy sobie też o Kronosa zahaczymy. Teraz pytanie, jak tutaj ta ścieżka idzie? Tutaj chyba mnie będzie kierować dalej, tak jakby? Tu nie ma jakoby takiej ścieżki w sumie. Naokoło jest niby ścieżka. Ale raczej się idzie przez tą górę, tak po prostu. Tu są pełzacze, więc od razu możemy je pokonać. Naprawdę nie trafiłam? No co jest? Tak się nie będę bawiła. Dobra, panie pełzacz. Podoba mi się bardzo, że one się często nadziewają same, nie? Na ostrze. To jest fajna rzecz w sumie. Dobra, to zerkniemy jeszcze tutaj. Ale tutaj raczej już nic ciekawego za bardzo w tym miejscu nie ma. Bensala, Mora Sul i Bakaresz. My idziemy do Bakareszu bezpośrednio. Niestety nie pamiętam, gdzie jest teleporter do Bakareszu. A może i pamiętam. W sumie to nie wiem. To jest jaskinia i nie wiem, czy tutaj nie ma koczowników w tej jaskini przypadkiem. Oczywiście, że są. Tak mi się wydawało. Nazywam się Sinikar. A to, prawdę mówiąc, miała być kryjówka. Szkoda, że nie dość dobra. Tak, ale możesz tu chwilę odpocząć. Tylko niczego nie kombinuj. I zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju.
Hej, ty! Co się tak skradasz? Bo mogę, przestań. Czemu wszyscy się pytają o jedno i to samo? Nie rozumiem trochę. No i dobra. Czyli tutaj to taka boczna rzeczka w sumie. Rzeczka, no. Chodziło mi, że rzecz mała. Rzeczka. Nikt tak nie mówi. Chyba. Nieważne. Ruszamy w takim razie do nowego miejsca. Stój! To jest Bakaresz, miasto świątynne asasynów. Czego tu chcesz, przybyszu? Jesteś jednym z najeźdźców? Oczywiście, że jestem najeźdźcą. Chcę zobaczyć, co tu macie ciekawego. Ostrożnie! Nie przeciągaj struny, przybyszu. Nasze miasto to Sanktuarium Beliara, bardzo ważne miejsce. A żeby się upewnić, że zrozumiałeś, zamierzam dać ci nauczkę. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. To tak miało być? Chyba tak. Możesz przestać? No niestety przez przypadek uderzyłam panów. Trudno, najwyżej się troszeczkę pogniewamy. Nie ślizgaj mi się teraz. No co jest? Ile możesz bronić? To jest fizycznie niemożliwe. Dobra, masz wszystko, co tam miałeś. Następną walkę wygram. Okej. Gościu. Opowiedz mi coś o mieście. Nieczęsto widujemy tu obcych. Znajdź Ashnu. On udzieli ci dalszych informacji. Okej, Ashnu, tak, no dobra. Ta świątynia, szczerze mówiąc, wygląda bardzo fajnie z zewnątrz. Tu coś jest jeszcze, na pewno fajnego. Sporo dziwnych grzybów można tutaj znaleźć. Tutaj jest też taka w sumie mini jaskinia chyba. Tak jest. I tutaj jest kuferek. Niestety nie mamy do niego klucza. Potrzebuję odpowiedniego klucza. Ale będziemy mieli. Nie bójcie się. Dobra. Trójeczka. Wydaje mi się, że żeby mieć ten kluczyk, to będziemy musieli się kradzieży kieszonkowej nauczyć. Ale to nie będzie też problem, bo mamy dostateczną liczbę w sumie punktów złodziejstwa. Zręczności, złodziejstwa, jak kto woli. A tędy jak pójdę, to gdzieś zajdę? Chyba wyjdziemy od drugiej strony, tak jakby miasta. Chyba tak. No chyba tak. Tak jest? Nie wiem. Tutaj będzie chyba strażnik stał? Nie, to trochę inaczej działa. Aha, tutaj był ten cały Benito. To w sumie możemy przejść tędy. Sporo dziwnych grzybów, sporo topielców. Z których są tylko szpony niestety chyba. Tutaj były też jakieś krokodyle chyba w okolicy. Z podkreśleniem chyba. Tak mi się kojarzy. Tak jest, tylko szpony niestety. Tak jest, jest krokodyl.
I to nie jeden zresztą. Z nich jest skóra, więc chyba warto zabijać, gada. Co najgłupsze dla mnie jest to, że nie da się nic z tą skórą w sumie zrobić. Tak to niestety chyba działało, że się nic nie dało. Ani nie ma na nic takiego zlecenia, ani nic. To jest trochę słabe. Ja wiem, że to takie w sumie urozmaiconko troszeczkę biegania. Ale może by się przydało. Ale niestety nie można mieć wszystkiego. I już mi się chyba przypomniało, gdzie jest teleporter. To nie jest jakieś wybitne miejsce. Tutaj jest dosłownie chyba na wejściu. O, proszę bardzo, kolejny krokodyl. W sumie lubię się bić z krokodylami. Fajnie to wygląda. Fajnie tą paszczę tak rozdziabiają, jak się patrzą. W oddal. Albo na nas, zanim się, wiecie, do ataku przybiorą. Cztery krokodyle były przy mieście. Ani żadnego zlecenia, ani nic. To jest troszeczkę słabe. Jest teleporter? Chyba jest. Jest. Silvio tutaj jest. W ogóle, tak przy okazji. Nazywam się Silvio, a to jest Bakaresz. Trzymaj broń w pochwie tak długo, jak długo przebywasz w tym mieście. Łapy przy sobie, a będzie się między nami dobrze układać. Rozumiem. I tego się trzymaj. Co możesz mi powiedzieć o mieście? To piękne, spokojne miasto świątynne i takim powinno zostać. Jeśli chcesz wejść do świątyni, pomów z Amulem. A jeśli chcesz pogadać, uderz do Asznu. Uwielbia plotkować. Poza tym mogę ci też pokazać, jak sobie radzić z najeźdźcami. Masz dla mnie jakąś pracę? Chcesz się na coś przydać? Akrabor strzeże północnego wejścia do miasta. Od dłuższego czasu się nie zgłaszał. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Przy okazji zajrzyj też do Benito. On obsadza pozycję południową. Okej, okay, no z Benito już gadaliśmy, ale chyba musimy do niego zawitać jeszcze raz, więc zróbmy to. Póki pamiętam. A do tamtego drugiego w sumie możemy też iść teraz chyba. W sumie tutaj też jest parę zadań takich bardzo specyficznych. Tutaj mamy w ogóle taką w sumie siedzibę tych czarnych magów. Chociaż dużo jest ich też w Isztar. To są takie w sumie dwa miejsca. Dosyć solidnie oblegane. Czy ja dobrze poszłam? Oczywiście, że nie. Wystarczyło skręcić tutaj. Jak tam, Benito, się trzymasz? Przysyła mnie Silvio. Żąda twojego raportu. No i? Ostrzegam, nie próbuj żadnych sztuczek. Mam cię na oku. Rozumiesz? Jak tam? Niezbyt dobrze. Wokół miasta aż się roi od koczowników. Ci cholerni najeźdźcy zaatakowali oazę. Udaj się do miasta i zawiadom o tym Silvio. Okej. W porządku. To się tepniemy. Przysyła mnie Benito. O czym donosi? Oazę pod miastem zaatakowali koczownicy. Cholera. Złe wieści. Tisgarowi się to nie spodoba. Musimy uważać na południu. Masz, to dla ciebie. Byle tak dalej. Super, dziękuję. W sumie powinniśmy kończyć odcinek, ale... Przypomniało mi się, że tutaj też są ruiny w tym miejscu. Ale jeszcze może ten raport z północy byśmy zrobili od razu. Tylko czy to się biegło tutaj? Czy tam? Tutaj chyba, tędy. Można też przebiec. Albo nie. Nie.
Tak mi coś świtało, że to jest głupi pomysł. Ale tędy łatwo już przejdziemy. W sumie... O Boże, zapomniałam, że ten tu pieprzy. Władza dla Beliara, a jego królestwo nastanie. Nie zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Kurde, ale gościu ma dykcję dobrą, dalej go słychać. Hej, uwaga! Co? Nie kręć się tutaj! Czemu nie? Dzicy koczownicy atakują każdego w zasięgu wzroku. W okolicy nie brakuje też topielców. A kiedy mówię nie brakuje, to oznacza, że jest ich naprawdę całe mnóstwo. Możemy tylko mieć nadzieję, że pozabijają się nawzajem. Przybywam po twój raport. Przysyłacie Sylwio, prawda? Dokładnie. Nie mogę ci zdać raportu. Jeśli Sylwio usłyszy, co tu się dzieje, zabije mnie. Więc? Więc pomóż mi się pozbyć tych koczowników, a Sylwio dostanie swój raport. Opowiedz mi o tych koczownikach. Jest ich tylko garstka, ale są uzbrojeni po zęby. My mamy na nich oko, ukrywają się w jaskini o tam. Więc rozprawmy się z nimi. Oszalałeś? To koczownicy. Powiem ci coś. Lepiej ich wykurzyć. A potem wykończymy ich tutaj. Agresywni koczownicy. No to ja zaraz ci powiem, gościu. Zaraz już ich tutaj nie będzie. Zaraz upuszczę cię. No, to też są jako rabusie. Gościu ma niby imię, nie? Ale tak jakby, no, oni są i tak negatywnie nastawieni do nas. Więc chyba nie miałoby to sensu, żeby tutaj coś próbować robić. No i dobra. Miał tylko ryż przy sobie. Kolejna, kurde, stara skrzynia. No ja nie wiem, co się dzieje na tej pustyni. Ale z stałymi miksturkami to ja nie pogardzę w starych skrzyniach. To znaczy, że musimy mieć już je na całkiem fajnym poziomie, jeżeli chodzi o zbieractwo. Dobra, no to chyba zrobione. Tam jest bardzo fajna ścieżka, myślę, że tam któregoś razu pójdziemy. Zrobimy tylko to zadanie tam dla Sylwia i już. Ci koczownicy to już przeszłość. O rany, nieźle się spisałeś. Masz tu mały drobiazg. Tak oto miasto Bakaresz okazuje swoją wdzięczność. Co z twoim raportem? Hej, żaden problem. Idź do Sylwio i powiedz mu, że sytuacja została opanowana. Mhm, jasne. Dobra, to się tepnę też do niego, już bez przesady. Powiemy mu o tym i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Przynoszę raport Akrabora. I? Wszystko w porządku. Obaj wiemy, że to nie zasługa Akrabora. Masz, powinieneś otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Masz jeszcze coś do zrobienia? Za areną znowu pokazały się pełzacze piaskowe. Jest ich coraz więcej. Te bestie muszą tam gdzieś mieć gniazdo. Wytropię więc, odszukaj to przeklęte gniazdo i je stamtąd wykurz. Dobra, czyli gniazdo pełzaczy to już będzie na kolejny odcinek. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i lecę dla was montować ten film, nagrywać kolejne. Cześć!